11 kwietnia wspominamy błogosławioną Helenę Guerra, zakonnicę. Helena urodziła się 23 czerwca 1835 roku w Lucce, średniowiecznym mieście we włoskiej Toskanii. Dojrzewała w dobrej religijnej rodzinie. W czasie długotrwałej choroby czytała i medytowała Pismo Święte oraz studiowała pisma ojców Kościoła. W wieku 35 lat odbyła pielgrzymkę do Rzymu. Trwał wtedy pierwszy Sobór Watykański. Tam postanowiła ofiarować swoje cierpienia za papieża Piusa IX i tam rozpoznała powołanie do życia zakonnego. W 1882 roku, w wieku 47 lat, założyła Zgromadzenie Sióstr Świętej Zyty, którego celem stało się kulturalne i religijne wychowanie młodzieży. Helena była wielką czcicielką Ducha Świętego. Tak bardzo pragnęła rozpowszechnić nabożeństwo do Ducha Świętego, że napisała kilkanaście listów do papieża Leona XIII. Po pierwszym liście napisanym do papieża w 1895 roku papież wprowadził w kościele modlitwę do Ducha Świętego, trwającą od wniebowstąpienia pańskiego do zesłania Ducha Świętego. Z jej inspiracji papież wydał trzy dokumenty, w których zachęcał do nabożeństwa do Ducha Świętego i odnowy wiary, powierzając się Duchowi Świętemu. 1 stycznia 1901 roku na prośbę siostry Heleny papież w imieniu całego Kościoła wzywał Ducha Świętego, śpiewając hymn Veni Creator Spiritus, o Stworzycielu Duchu przyjdź. W modlitwie tej Ojciec Święty wyraził pragnienie, aby XX wiek stał się szczególną przestrzenią działania Ducha Świętego. Papież zachęcił Helenę do kontynuowania swojego apostolatu, a nazwę założonego przez nią zgromadzenia zmienił na Oblatki Ducha Świętego. Helena w szczególny sposób kontemplowała tajemnicę Wieczernika i wydarzenia zbawcze, które się tam dokonały. Zmarła 11 kwietnia, w Wielką Sobotę, w wieku 79 lat. Była pierwszą osobą, którą beatyfikował papież Jan XXIII 26 kwietnia 1959 roku. Helenę, która odegrała ogromną rolę w dziele odnowy nabożeństwa do Ducha Świętego w Kościele, nazwał apostołką Ducha Świętego czasów współczesnych. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona dziewica Helena wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.